Czcigodny księże prałacie, szanowni drodzy państwo, członkowie także chóru Lutnia, który jest razem z nami. To także moja wielka radość, że państwa obecność oznacza jedno. Nie ma już pandemii, możemy się spotkać, możemy być razem i cieszyć się właśnie z tego bycia razem. Łamiąc się przy tym opłatkiem. I mówię to z całym naciskiem, dlatego że państwo, przynajmniej niektórzy z państwa wiedzą, iż tradycyjne życzenia, które są składane mieszkańcom Krakowa przez prezydenta tego miasta i arcybiskupa krakowskiego tuż przed świętami, są związane z łamaniem się opłatkiem. Ale teraz stwierdzono, że jednak jeszcze jest COVID i że opłatka być nie powinno. Mimo że tuż obok ludzie tłoczyli się ze sobą, szukając różnych pięknych rzeczy przy straganach, by znaleźć coś jako upominek świąteczny. Jakby komuś zależało, by te święta nie były świętami tej prawdy, jaką jest kolejna rocznica, kolejne urodziny Pana Jezusa. Jakbyśmy mieli zapomnieć o Betlejem, o kolędach, o tym wszystkim, co nas jednoczy i bez czego my, jako chrześcijanie, ale zwłaszcza my, jako Polacy, nie potrafimy siebie zrozumieć. I to jest takie przykre z jednej strony, ale z drugiej strony mówi o tym, żeby trwać przy prawdzie, o czym słyszeliśmy w tym pięknych słowach na początku dzisiejszego spotkania. Prawdzie, którą wyraził sam Pan Jezus raz, że mówiąc, iż jest prawdą, a powtórę podczas rozmowy nocnej z Nikodemem, stwierdzając, że tak Ojciec, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby ten nas mógł zbawić. To jest ta prawda o Bogu Emanuelu, Bogu z nami, która przyjęła niezwykły kształt tego, iż jednorodzony Syn Boży, druga osoba Trójcy, stała się człowiekiem, jednym z nas. Jak pisał Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, jeden z miliardów, a z drugiej strony jedyny, jedyny taki człowiek. Były też słowa, do nich chcę nawiązać, mówiące o radości z tego spotkania, z tych świąt, z tej prawdy. Pozwólcie, moi drodzy, że podzielę się wspomnieniami dokładnie sprzed tygodnia. Wracałem z pogrzebu Ojca Świętego Benedykta XVI i zatrzymałem się w Asyżu. Dokładnie tydzień temu w sobotę. Całe miasto wypełnione ludźmi pełnymi radości. Od najmniejszych po średnim wieku aż po starszych. Miasto, które żyło Bożym Narodzeniem. A to dlatego, że być może to była okazja, iż świętowali w duchu franciszkańskim 800 lat od pierwszego żłóbka, które w 1223 roku utworzył w Greccio, niedaleko Asyżu, święty Franciszek. Ale być może to w ogóle wpisuje się w całą duchowość franciszkańską, której nie da się oddzielić od prawdy o Bożym Narodzeniu i prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym. Miasto, które żyło żłóbkami. Proszę sobie wyobrazić, niemal w każdym zaułku miasta żłóbek. Mały, większy, na naturalnej wysokości, niekiedy znajdujące się tam postaci. Na
fasadach najważniejszych bazylik, świętego Franciszka, świętej Klary, katedry, mappingi, które nawiązują do fresków Giotta mówiących o Bożym Narodzeniu. I te freski są jeszcze lekko animowane. A obok tego znajdują się postaci nadnaturalnej wielkości, zrobione według tych zasad możliwości 3D, gdzie te postaci, które malował Giotto, my widzimy, możemy dotknąć w trzech wymiarach, w tej samej także kolorystyce. I radość tych ludzi, że jest Boże Narodzenie, że Pan Jezus jest z nami, że On, Dzieciątko Jezus narodzone w Betlejem, przynosi nam rzeczywiście pokój i dobro. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, którą znałem, ale którą sobie uświadomiłem, będąc właśnie tydzień temu w Asyżu. Otóż 770 lat temu w Asyżu 8 września był ogłoszony świętym święty Stanisław, biskup i męczennik. Z tej okazji przyjechała oczywiście wielka delegacja biskupów, książąt do Asyżu, innych ludzi, innych pielgrzymów z naszych polskich ziem. Kanonizacja świętego Stanisława łączyła się z inną uroczystością wówczas, właśnie konsekracji tej wspaniałej bazyliki świętego Franciszka. I z opisów historycznych tamtego wydarzenia dwa takie bardzo ważne momenty, że w chwili kanonizacji podniesiono wielką polską flagę białego orła na czerwonym tle. A potem każdy z tych polskich pielgrzymów miał w ręku świeczkę i one zapłonęły. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj jak jesteśmy tam czy gdziekolwiek indziej, no to freski, niektóre obrazy czy rzeźby są specjalnie podświetlone i my możemy dostrzec ich piękno. Wtedy tak nie było. Gdzieniegdzie jakaś świeczka, może łuczywo, i naraz Polacy podnoszą te świeczki i blask, piękno bazyliki świętego Franciszka łącznie z freskami czy Mabue i Giotta ukazuje się wszystkim zgromadzonym. Zrobiło to na nich wszystkich ogromne wrażenie. I dalej, nawiązuję znowu do tych historycznych podań, na wiosnę tutaj do Krakowa z okazji męczeństwa świętego Stanisława zjechali się wszyscy książęta piastowscy. Polska była wtedy podzielona, to był okres Polski dzielnicowej. I oni, gromadząc się wokół relikwii już świętego Stanisława, poczuli się: my jesteśmy jedną rodziną. To sprawia, że w tym roku chcemy każdy miesiąc przeżywać w łączności z jakimś polskim świętym, dla którego i Chrystus, ale także i Kościół, i Ojczyzna były bardzo, bardzo bliskie sercu. I też taka zrodziła się myśl właśnie wtedy w Asyżu, żeby z okazji tej rocznicy zorganizować pielgrzymkę. Nie tylko archidiecezji krakowskiej, ale całej metropolii krakowskiej, jako że miejsce urodzin świętego Stanisława Szczepanowskiego to nie dzisiaj archidiecezja krakowska, lecz diecezja tarnowska. Przedstawiłem to księżom biskupom metropolii w poniedziałek, wtorek, bo było takie spotkanie biskupie w Krynicy. Przyjęli to wszyscy z wielką radością i gotowością, żeby wziąć w tym udział. Mówię o tym także do Was, drodzy Szanowni Państwo, z rodziny kolejarskiej, żeby
też w jakiejś mierze zachęcając, zapraszając w tej pielgrzymce wziąć udział. Właśnie po to, żeby przez obecność wielu środowisk mogliśmy się jako Polacy na nowo, przy tych wszystkich podziałach, niekiedy wręcz tragicznych, poczuć jedną rodziną, wyrastającą z tych samych korzeni chrześcijańskich, z tego samego umiłowania Kościoła i Ojczyzny. I żeby modląc się do naszych świętych patronów, prosili o błogosławieństwo dla całej naszej narodowej, polskiej wspólnoty. I żeby to było dla nas właśnie źródłem autentycznej radości. Tej, której świat nie zna. I dlatego nie potrafi przejąć się tą prawdą, iż Chrystus jest pośród nas. To jest właśnie ciągła, aktualna prawda, którą wyraził święty Jan w prologu do swojej Ewangelii. Boże Słowo przyszło na świat, przyszło do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Jednakże ci, którzy je przyjęli, zostali obdarzeni mocą dziecięstwa Bożego. Ci, którzy nie z krwi ani z woli męża, ale z woli Boga się narodzili. I to jest właśnie to przesłanie, które chciałbym Państwu przekazać dzisiejszego przedpołudnia, dziękując najpierw, że Państwo trwają przy Kościele i przy Panu Jezusie, że przyjęli także z radością, jak mówili, to zaproszenie, by spotkać się tutaj w domu arcybiskupów krakowskich i by przełamać się opłatkiem, by śpiewać kolędy, by łamać się białym chlebem mówiącym i o samym Betlejem, domu chleba, i o Chrystusie, który dla nas w Eucharystii zechciał stać się chlebem. I o dobru i o pięknie, bez które to dobro i piękne dla nas bynajmniej jakąś ideą pustą nie są, ale żywym Chrystusem, który do nas przychodzi, a my na wzór tych pasterzy betlejemskich, o których tak rzewnie i tak pięknie śpiewamy w tak licznych polskich kolędach, na ich wzór chcemy także bierzyć do Dzieciątka Jezus i je o błogosławieństwo dla nas, dla naszych wsi i miast, dla całej naszej Ojczyzny prosić. Raz jeszcze najlepsze życzenia na ciągle w naszej polskiej tradycji trwający okres Bożego Narodzenia aż do 2 lutego, na nowy 2023 rok, na Państwa domy, Państwa codzienną rzeczywistość, na Państwa piękną, szlachetną pracę dla dobra Polski, na to, byśmy zawsze cieszyli się z każdego naszego kolejarskiego spotkania. Szczęść Boże i Bóg zapłać.